Szanowni Państwo, jesteśmy na terenie basenu przy szkole podstawowej numer 8. Trwa w zasadzie to nie remont, a budowa nowego basenu. Już rozpoczęto prace związane z montażem niecki basenu z nierdzewki. Jak widzimy, sufit i ściany już niemalże ukończone, ale o kilka słów poproszę pana kierownika budowy, aby przybliżył nam, na jakim etapie dzisiaj jesteśmy i co zostało już wykonane, a co przed nami. Tak właśnie pan prezydent wspomniałeś na etapie prawnych związanych z Niecką. Obłożenie sufitu zostało już wykonane, ściany i glazura na ścianach jest na ukończeniu. Aktualnie trwa proces związany z montażem Niecki basenowej. Tak na to chwilę wygląda. Prowadzimy pracę dalej, żeby zrealizować zakończyć inwestycję. Za chwilę przejdziemy do innej części, czyli zaplecza, gdzie szatnie, sanitariaty, natryski. Obejrzymy to za chwilę, panie dyrektorze. Bliżej niż dalej. Ja rozumiem, że powody do zadowolenia. Myślę, że bliżej tak niż dalej. Powody do zadowolenia, że fantastyczny basen. Mam nadzieję, że tak. Wszyscy na niego czekają. Więc chcemy przekazać pewną informację dla mieszkańców. Prace intensywne trwają i w jak najkrótszym czasie będziemy chcieli, aby udostępnić już basen szkole, aby pan dyrektor mógł zaplanować tutaj zajęcia z dziećmi, aby cieszył się z nowego obiektu. I za chwilę przejdziemy do zaplecza naszego basenu. Szanowni Państwo, jesteśmy w łazienkach na górze. Jak widzimy, prace trwają, glazura pojawia się na ścianach. Panie kierowniku, planowo wszystko idzie? Zgodnie z planem trwają procesy związane z obkładaniem ścian glazurą, łącznie z progą, czyli terakota. Obok pomieszczeniu są pomieszczenia szatni, tam jesteśmy przygotowani na obkładanie wykładziny na ścianach i na podłodze. W obiekcie mamy szatnie damskie, szatnie męskie, niepełnosprawne. Tam są właśnie wykładzina, sanitariata i proszę szatnie z gazura i tego za na podłodze. Panie dyrektorze, zgodnie z zapotrzebowaniem? Znaczy tak. Dziękujemy bardzo.